No to Patryk, słówko o tym meczu, który kompletnie wam nie wyszedł, nazwijmy rzecz po imieniu. Jak ty to widzisz, jakie jest twoje zdanie dotyczące tego meczu w Lesznie? Nokaut. Kurczę, co tu powiedzieć. Teraz właśnie rozmawialiśmy w szatni na gorąco i ciężko jakieś wnioski wyciągnąć, ponieważ każdy zmieniał. Gdzieś w tym sprzęcie dużo robiliśmy, ale niestety żadnych to efektów nie przynosiło, więc pierwsza myśl jest taka, że Unia jest bardzo mocna na tym torze i poprzez tą nawierzchnię, którą gdzieś tam dosypali, to są mocni, bo nawet jak my jechaliśmy po krawężniku, oni nas mijali szerzej, a jak my jechaliśmy szerzej, to oni nas mijali po krawężniku, więc ciężko cokolwiek powiedzieć, bo jesteśmy, no byliśmy po prostu słabsi tego wieczoru, czy tam popołudnia, a no Unia, nie oszukujmy się, też ma w składzie zawodników, którzy są z, no, topowych, to są topowi zawodnicy, więc nie jechaliśmy tam z jakimiś amatorami i przy takiej równej stawce w każdym biegu nie można się mylić gdzieś tam z przełożeniami. No a my te błędy gdzieś tam no, mieliśmy, no i czegoś zabrakło, nie wiem, może te silniki, które ten silnik, który był wczoraj, to po prostu się nie jechał i nie wiadomo, czy robić z tego tragedię, czy nie, bo trzeba zobaczyć teraz, jak Unia będzie sobie radzić na wyjazdach i jak to będzie wyglądało, jak kolejni rywale przyjadą, bo jeśli na następny mecz Unia znowu wygra bardzo wysoko, to wydaje mi się, że my nie byliśmy tacy aż najgorsi, po prostu będą oni bardzo mocni na własnym terenie. Wydawało się po pierwszej serii, że aż tak źle nie jest, bo było tylko 10-14 i wygrywaliście indywidualnie. Te korekty to poszły po pierwszej serii w tą złą stronę? Nie wiem, ja robiłem wszystko w dół, w górę, wracałem do tego, co było na początku i efekt był taki, że na starcie się wszystko kończyło, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć więcej, bo mogę z tego miejsca przeprosić na pewno kibiców, bo oni na pewno najbardziej tutaj liczyli na nas, a my niestety mimo walki, mimo, że tak powiem, jazdy w tych kamieniach z tyłu, to nie była żadna przyjemność, ale no byliśmy gorsi i trzeba pogratulować przeciwnikowi. Jeszcze wczoraj chciałbym zapytać o Grand Prix. Dla ciebie to taki przełomowy dzień, jeżeli chodzi też o karierę, czy też on to napędza, czy jak ty traktujesz dzisiaj już tak, gdy minął jeden dzień, jak do tego podchodzisz? Minęło, dokładnie. Turniej objechałem, trzecie miejsce zająłem i przyjechałem na ligę walczyć o jak najlepszy wynik. Wczorajsze zawody na pewno szczęśliwe, były debiutanckie, więc trochę się denerwowałem przed tymi zawodami. Te pierwsze biegi były takie w nie takim ładnym stylu, jakim bym chciał, ale trójki zdobywałem, więc to ciśnienie później opadło i nie było najgorzej. Efekt taki był, że trzecie miejsce, więc super, z tego się cieszę. We'll be right back.